budowy sklepu będzie nam potrzebne kilka plików. Pierwszy plik i najważniejszy to paczka instalacyjna Joomla 2.5. Pakiet pobieramy ze strony joomla.org. Klikamy link download. Na nowo otwartej stronie mamy możliwość pobrania najnowszej wersji oprogramowania, klikając download Joomla 2.5. Plik zapisujemy na dysku w wybranym katalogu. Najlepiej przygotować osobny folder. Drugi plik to program sklepu, czyli komponent Virtumart 2. Ten plik pobieramy ze strony virtumart.net. Klikamy link Download Virtumart, który przenosi nas do strony z plikami do pobrania. Wybieramy najnowszą wersję. Ten plik zapisujemy na dysku. Trzeci plik pobieramy ze strony virtumart.pl Polskiego Centrum Virtumart. Jest to plik z językiem polskim dla oprogramowania sklepu. Klikamy link tłumaczenie. Na nowej stronie klikamy pobierz teraz. Plik zapisujemy na dysku. Po tej operacji mamy trzy pliki na dysku swojego komputera: Joomla 2.5, komponent Virtumart 2 oraz plik językowy dla Virtumart. Proszę zauważyć, że przy pliku com.virtumart jest słowo extract first, czyli wypakuj na początku. Oznacza to, że plik musimy rozpakować. Do tego celu użyjemy programu 7-Zip lub innego dowolnego. Teraz mamy dwa pliki: komponent i dodatki do komponentu. Teraz trzeba przegrać wybrane pliki na serwer. Do tego celu wykorzystamy menadżera plików FileZilla. Łączymy się z serwerem i do katalogu, gdzie powinna być nasza strona, wgrywamy plik Joomla 2.5. Do tego celu można też użyć Total Commandera. Plik przyciągamy do okna, w którym mamy wykaz plików serwera. W moim przypadku do okna po prawej stronie. Na dole ekranu widzimy czas, jaki jest potrzebny do przesłania pliku i procent wykonania zadania. W tym czasie warto na serwerze utworzyć bazę danych. Teraz nasz wysłany plik rozpakujemy bezpośrednio na serwerze, do tego celu używając menadżera plików. Ta funkcja jest dostępna w cPanelu i Direct Adminie, panelach do zarządzania kontem hostingowym. Pokażę, jak wypakować pliki na przykładzie konta hostingowego zarządzanego przez cPanel. Klikamy link menadżer plików. Wybieramy katalog, w którym przegraliśmy nasz plik z Joomla 2.5 i klikamy go. Po chwili jesteśmy w menadżerze plików naszego serwera i widzimy plik z Joomla 2.5 oraz katalog CGI bin. Zaznaczamy nasz plik i klikamy na ikonę Extract. Potwierdzamy wypakowanie pliku. Serwer pokaże listę plików, które wypakował, i zamykamy okno. Przeładowujemy widok plików na serwerze, klikając Reload. Mamy rozpakowane wszystkie pliki. Jak założyć bazę danych, pokażę na przykładzie panelu do zarządzania kontem hostingowym cPanel. Klikamy na link Kreator baz danych. Podajemy nazwę bazy danych i klikamy Next. Teraz tworzymy użytkownika bazy danych. Wpisujemy hasło. Klikamy Utwórz użytkownika. Nadajemy użytkownikowi wszystkie przywileje. Zapamiętujemy nazwę użytkownika i nazwę bazy danych oraz hasło. Klikamy Next. Baza jest gotowa. Wpisujemy adres naszej strony, naszego sklepu. Rozpoczynamy instalację Joomla. Instalator jest po polsku.
Klikamy dalej. Ekran drugi instalatora to sprawdzenie środowiska. Jeśli wszystko jest OK, przechodzimy dalej. W innym przypadku poprawiamy ustawienia. Po kliknięciu dalej mamy warunki licencji. Ekran czwarty. Tutaj podajemy dane dla bazy danych. Wpisujemy nazwę użytkownika, czyli te dane, które pozyskaliśmy zakładając bazę danych lub od dostawcy usług hostingowych. Teraz podajemy nazwę bazy danych i hasło do bazy danych. Klikamy dalej. Ten ekran możemy pominąć, jeśli nie mieliśmy wcześniej problemów z zapisem plików na serwerze. Przedostatni ekran to miejsce, w którym podajemy nazwę witryny. Teraz adres e-mail administratora sklepu. Podajemy hasło administratora, czyli hasło, za pomocą którego administrator będzie się logował do zaplecza witryny. Ostatni ekran wymaga od nas usunięcia folderu instalacyjnego. Uczyńmy to, klikając Usuń folder instalacyjny. Joomla jest zainstalowana. Klikając przycisk Witryna, zobaczymy naszą stronę. Nasza strona jest pusta. Zawiera przykładowy szablon. Po adresie naszej strony wpisujemy slash pochylony w prawo i słowo administrator. Pokazał się nam ekran logowania do zaplecza witryny. W polu username wpisujemy admin lub też innego użytkownika, jakiego podaliśmy podczas procesu instalacji. Teraz podajemy hasło administratora. Klikamy przycisk zaloguj. Polonizacja jest bardzo prosta i odbywa się automatycznie, prawie automatycznie. Wykonujmy po kolei dalsze czynności. Klikamy Extensions, dalej Language Manager. Klikamy przycisk Install Language i w pole filtra wpisujemy Pol oraz klikamy Search. Zaznaczamy język polski i klikamy przycisk Install. Mamy komunikat, że język polski jest już zainstalowany. Teraz musimy ustawić, aby język polski był językiem domyślnym witryny, jak i zaplecza. Klikamy jeszcze raz Extensions. Dalej Language Manager. Klikamy na gwiazdkę w wierszu z językiem polskim. Teraz klikamy zakładkę Installed Administrator. Tutaj też w wierszu z językiem polskim klikamy gwiazdkę. Nasza witryna jest już po polsku, o czym świadczą złota gwiazdka oraz napisy na zapleczu, które również są po polsku. Teraz wykonamy szybką konfigurację naszej witryny, po to, aby nam się wygodnie pracowało oraz aby witryna była zoptymalizowana pod wyszukiwarki. Najpierw rozbudujemy edytor tekstu. Przechodzimy do rozszerzenia, dalej do i klikamy dodatki. Szukamy linku tajny MCI i klikamy na niego. W otwartym oknie po prawej stronie wybieramy tryb rozszerzony, odznaczamy automatyczny wybór języka na tak. Klikamy Zapisz i zamknij. Teraz dodajemy metaopis strony. Klikamy Pulpit i Konfiguracja globalna. W polu Streszczenie witryny podajemy opis naszej strony. O tym, że jest to ważne pole, przekonamy się, gdy wpiszemy w Google adres naszej strony. Przejdźmy do wyszukiwarki Google. W
polu wyszukiwania wpiszmy słowo site, dwukropek, adres naszej strony. Ja dla przykładu wpiszę joomla.org. To, co zaznaczyłam, to jest właśnie streszczenie witryny, czyli to zobaczy nasz potencjalny klient w wynikach wyszukiwania Google. Postarajmy się, aby ten opis był zachęcający do kliknięcia w nasz link. Mieści się tutaj około 20 słów. Tutaj podajemy słowa kluczowe naszej witryny, oddzielone przecinkiem. Teraz ustawmy przyjazne adresy dla naszej strony. Przechodzimy do pola Optymalizacja dla wyszukiwarek i klikamy na tak przy Korzystaj z mod Rewrite oraz tak przy Adresy z przedrostkiem. Klikamy Zapisz i zamknij. Teraz koniecznie po tej operacji przechodzimy na nasz serwer. Logujemy się za pomocą menadżera FTP lub przez panel zarządzający kontem hostingowym. Szukamy pliku htaccess.txt. Zmieniamy jego nazwę na .htaccess, czyli używamy litery txt i kropkę na końcu, przenosimy na początek nazwy. Proszę popatrzeć, jak ja to robię. Tak ma wyglądać nasz plik. Jeśli tego nie zrobimy, witryna nie będzie działała. Teraz zainstalujemy na naszej witrynie oprogramowanie sklepu internetowego. Przechodzimy na zaplecze. Tam klikamy Rozszerzenia instalacja. Klikamy przycisk Przeglądaj. W katalogu, gdzie zapisaliśmy pliki pobrane na początku odcinka, wskazujemy plik com/virtumart i klikamy przycisk Otwórz. Teraz klikamy Wczytaj i Zainstaluj. Instaluje się główne oprogramowanie sklepu virtumart 2. Po instalacji widzimy taki komunikat. Instalacja zakończyła się powodzeniem. Teraz instalujemy dodatki, czyli drugi plik, który nazywa się com/virtumart, numer wersji ext.io. Postępujemy podobnie jak poprzednio. Zaznaczamy plik, klikamy otwórz i wczytaj i zainstaluj. Dodatki zainstalowały się poprawnie. Teraz polonizujemy oprogramowanie sklepu virtumart 2. Klikamy podobnie rozszerzenia instalacja, przeglądaj i wskazujemy plik, który pobraliśmy ze strony virtumart.pl. Dalej klikamy otwórz i wczytaj i zainstaluj. W tej chwili nasz sklep i witryna są po polsku. Przekonajmy się o tym. Przejdźmy do komponenty. Klikamy z menu Virtumart. Oto nasz sklep. Jest po polsku. Popatrzmy na niego. Tutaj będziemy często zaglądać. W następnym odcinku skonfigurujemy sklep Virtumart, czyli przygotujemy go do pracy.